Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry King Arthur Knight's Tale. Ostatnio mieliśmy taką misję, że Sir Kay dostał, że tak powiem, troszkę do witalności. Witalność, znaczy troszkę mu jakby prawie, że nie zginął. Natomiast tym razem podejrzewam, że to był tutorial. Ta witalność się nam odtworzyła wyjątkowo, ale następnym razem już nie będzie tak, już nam gra napisała, jak już zakończyłem nagrywanie, już nie będzie tak dobrze. Więc musimy dbać o to. Dobra, no więc tak, co my tu mamy dalej? Aha, mamy jakieś lepsze. Szalejąca runa, one-handed weapon, minus 5%, jeden punkt obrażeń przez dwie tury za każde zabójstwo? Czyli to jest niekorzystne. 5 do 10, ale troszkę większe obrażenia. To nie jest fajne. Tu mamy pancerzy troszkę. Minus jeden punkt ruchu, punkt akcji. To mi się nie podoba. Mamy jakieś tutaj, o właśnie, trofeum szału. Otrzymujesz dwa punkty obrażeń przez dwie tury za każde ten zabójstwo. Tylko champion. Czyli tego w ogóle nie możemy używać. A to jest co? Talizman. To daje więcej witalności, krótko mówiąc. Plus jedna tura czasu trwania zatrucia, tylko strzelec. Sir Kay. Weź sobie tą miksturę. Tobie nie będziemy takich rzeczy dawać, bo to nie synergizuje z tymi atakami obszarowymi. Chyba, że to jest, że plus dwa punkty. Nie. Czyli jeżeli my załatwimy kogoś, to otrzymujemy obrażenia, ale mamy więcej witalności. To ja dziękuję za coś takiego. Lady, ty nie masz pancerza w ogóle. Zastanawiam się, czy w ogóle jakiś pancerz możesz nosić. Co to jest? Stalowa pieczęć lekkiego pancerza. Plus 15, plus no, minus 1 punktu obrażeń otrzymywanych ataków dystansowych. Albo pieczęć złości. Raz na to otrzymujesz 3 punkty ruchu i jedno na trafieniu przeciwnika. Plus 2. Minus 2 punkty zdrowia, ale plus 2 pancerza. Może jednak minus 1 punktów obrażeń otrzymywanych od ataków dystansowych. To by było sensowne, moim zdaniem, dla niej. Plus jeden tura czasu trwania zatrucia. Czyli jeżeli my zatruwamy... W ogóle jakie my mamy perki tutaj do tych wszystkich? Co my tu możemy zrobić? Obrażenie od broni wywołane strzelne zadawane z zatrutym jednostką zwiększają się o 20%. Obrażenia od broni wywołane strzałem podpalonym zwiększają się o 20%. Tutaj mamy zatrutą strzałę, czyli to by synergizowało z tą z tym talizmanem choroby. Jeżeli byśmy wzięli zatrucie. Otrzymuje 10 punktów obrażeń na początku tury, a także zadaje minus 20 punktów obrażeń. A czym się to różni od tego? Otrzymuje 40 punktów obrażeń. Nie wiem, czy nie warto inwestować w tym momencie o jeden mniej punkty akcji na turę. Czas trwania zwiększa się o następującą liczbę tur. Czy to nie warto wyposażyć lepiej? Podpalonym jednostkom. Bo to by synergizowało się. Będziemy się nastawiać na podpalenie. Więc pójdziemy w tym kierunku. Ten talizman na razie nam nic zupełnie nie daje, ale okej. Dobra, no to tyle możemy zrobić. Co tu mamy? Przymierze. Plus jeden lojalności za każdego kolejnego chrześcijańskiego bohatera przy okrągłym stole. Uleczenie trwałego urazu kosztuje tego bohatera 50% mniej. Eliksir War. Gdy otrzyma tytuł szpitalnika, zdrowie przywracane eliksirami leczącymi zwiększa się u wszystkich bohaterów o 2 razy poziom, razy 4%. Brak lojalności za tytuły dworskie. Ok,
to teraz będziemy się orientować, co to znaczy okrągły stół, co tu możemy robić. Witaj przy okrągłym stole. To legendarne miejsce spotkań szlachetnych rycerzy Kamelotu, siedziby władcy Avalonu. Możesz uchwalać uchwały, ustawy, wydawać dekrety, nadawać tytuły szlacheckim bohaterom, a najpierw musisz odblokować jego funkcję. Miejsca przyszłych, bo tu czekają bohaterowie, którzy nie są obecnie aktywni. Jeżeli na swojej liście bohaterów są wolne miejsca, możesz dodawać nowych. Ulepszaj okrągły stół, bo powiększasz listę bohaterów, dzięki temu będzie można pozyskać dodatkowych herosów i z nich korzystać. Możesz przydzielić do tego tytułu bohatera ze swojej listy bohaterów. Budynek z przydzielonym dowódcą otrzymuje dodatkowe korzyści. Niektóre cechy bohatera mogą wpływać na tytuł, więc zwracaj na nie uwagę. Bohater może mieć jednocześnie tylko jeden tytuł. Okej. Okay. Wielki Mistrz. Koszt dekretów spada o 10%. Przyszli bohaterowie. Natomiast tytuły zwiększać lojalność. Królewski Obrońca. Czyli możemy dać... Możemy dać? Nie możemy dać. Wielki Mistrz. A, z listy bohaterów. Tylko że tak, że jak sobie popatrzymy na naszych bohaterów, to na razie się w tym momencie wstrzymajmy z tym. Jakieś ulepszenie mamy gdzieś tutaj. Zasoby budowlane, nie mamy tu nic do ulepszenia. Co daje nam katedra? Wymagania, lecznica. Czyli w zasadzie potrzebujemy lecznicę. Handlarz też potrzebuje lecznicę. Placz szkoleniowy wymaga handlarz. Krypta to jest... Odpoczynku bohaterów. Okej. Okay. Zaczarowana wieża. Czyli wszystko prawie wymaga lecznicy. Twoi ranni bohatery potrzebują czasu i dobrej opieki. Lecznica oferuje wygodne łoże i sprawnych uzdrowicieli. 500. No dobra, odbudujmy lecznicę, bo i tak musimy coś zrobić. Obecnie masz tylko jedno miejsce na leczenie, które możesz leczyć swoich bohaterów. Leczenie trwa pewien czas, w jego trakcie nie będzie można korzystać z danego bohatera. Czas leczenia będzie skracał jeden po każdej ukończonej misji. Tu możesz budować ulepszenia i tak dalej. Dobra. Brak urazów. No nie mamy tutaj nikogo, nikt nie jest ranny tym razem, więc tu na razie nie mamy co do leczenia. Co tu jest? Drugie miejsce, trzecie, czwarte. Witalności, witalności, witalności. Koszt odnawiania spada o 10% szybkiego tego leczenia. To tu nic nie zrobimy. Możemy dać szpitalnika. Koszt odnawiania witalności spada o 10%. Ale wiem, że oni mieli jakieś tam, że tak powiem, bohaterowie mieli jakieś weteran. Plus 50 lojalności za tytuły dworskie. Lojalność średni. A, lojalność wpływa na obrażenia zadawane, ok. Czyli on jest ambitny i dostaje lojalność za tytuły dworskie, ok. Ale gdy otrzyma tytuł szpitalnika, zwiększa punkty zdrowia odzyskiwane podczas odpoczynku. Natomiast tu zdrowie przywracane eliksirami leczącymi zwiększa się u wszystkich bohaterów o 2... i oddanie misji Black lojalności za tytuły dworskie, to ja, ona by się nadawała jednak lepiej do tego szpitalnika, a gościu do właśnie jakiegoś tytułu dworskiego. Więc w lecznicy byśmy dali ciebie. Natomiast tutaj Wielki Mistrz, koszt dekretów, to są dekrety, tak? Nie, nie mamy w ogóle dekretów. Zakładkę dekretów. A. W sumie moglibyśmy coś sprzedać, ale może nie teraz. Wielki Mistrz. Koszt dekretów sprzeda. Czy to jest... to wpływa na lojalność? Zapewnia 3 punkty lojalności posiadaczowi tytułu. A zobaczmy... A, bo to jestem ja, Sergej. Jeżeli ja ciebie tu przeciągnę, to czy on teraz będzie miał większą lojalność? Nie, bo za tytuły dworskie, a nie tytuły takie zwykłe. To są tytuły dworskie, czyli on musiałby być tu, żeby mieć większą lojalność. Tak.
Królewskiego, plus 5 lojalności posiadaczowi tytułu, bo on najwięcej na tym skorzysta, a dzięki temu będzie lojalność dobra, będzie plus 10 obrażeń podczas bitew. Nie wiem, czy tobie jeszcze nie dać tego eliksiru jednego, ale na razie może nie. No dobra, to tu wiele nie możemy zrobić już. Dostępne jest nowe wydarzenie. Rabusie z Kingstone. Porażka zbuntowanego rycerza z Kingston była bardzo bolesną lekcją dla wszystkich rabujących się łotrów i dobrą rozrywką dla mnie. Jego pomagierzy natychmiast udurzyli broń i zaproponowali swoje usługi, ale że nie pragną srogiej kali. Kary. Mogę ich zwerbować, dając im drugą szansę. Z drugiej jednak strony trzeba wywrzeć pomstę w imieniu chłopów i dać nikczemnikom nauczkę, która wzmocni me rządy. Cóż zatem uczynię? Przebić schwytane rabusie ostrzem miecza. To surowa kara, lecz nie może akceptować czynów, które popełnili w Kingston. Zwerbuj ich. Co to daje? 50 zasobów budowlanych. Ale myśmy chcieli iść w kierunku prawowitego, więc dobra. Trudno. Do widzenia. Więc teraz idziemy tutaj prawowity, neutralny. Jeżeli będziemy moralność 3, odnawianie witalności wzrasta o 50 na misję w przypadku darmowanego leczenia. Nie wiem, co to daje, ale okej. Nowa misja główna. To wiemy, że dołączy. Most smutku. Dobrze. Zamek strzegący przejścia niedługo upadnie. Oblegają go stworzenia mroku. Stworzenia mroku! To jest to, co lubimy, żeby ich wykańczać. Aha! Idziemy! Co tu mamy? Zagubieńcy. Bohater do zwerbowania. Odbij zamek. Wymagany bohater. Sir Mordred. Idziemy. Dość gadania. Na misję. Mamy 11 minut. Musimy ich tutaj ogarnąć. Podejrzewam, że to będzie długa misja, więc możliwe, że nie skończymy w tym odcinku. Pam, 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 pam. Tum, 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 tum. No, dawać misję. Dawać mi tą misję. Ups. Nie wiem, czy nie powinniśmy Serkajowi tak naprawdę dać ten cięższy pancerz. Będzie się wolniej poruszał, ale z drugiej strony... Most smutku. Z drugiej strony będzie bardziej odporny. Dzień dobry panu. A, to jest Ser Baran. Balan. Ser Balan musi przeżyć. Zbadaj fortecę. No to zaraz będziemy badać. Zaraz, zobaczmy, czy tutaj coś nie możemy znaleźć. Chwila, moment, bo tu są... Nie, tam nie możemy iść. Tak, tam nie możemy iść, bo żeśmy stąd przyszli. Pam, 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 pam. Dobra, tu jest taka forteca. Coś się dzieje. Hey, is anyone here? What on earth could this be? O kurczę, idzie jakiś kurde gość. To pewnie Ser Balin. No ja będę się kłócić ze sobą. Dwa barany po prostu, no. No właśnie. Tak witasz swojego nowego władcę? Pewnie, że nie dbam. Obchodzi mnie tyli tylko odnalezienie króla Artura. Dobra, rozbił się w Zatoce Szeptów. To tam idziemy. Okej. Czyli gość nie poradził sobie z umarłymi, który tam... Nieumarłymi. No dobra. O! Dobra, za szybko coś kliknąłem. Nie, ja tam nie chciałem iść jeszcze. Bo chciałem tu jeszcze iść. Szyk. No wiem, że mamy. Ale czy możemy jakiś inny szyk zrobić? Taki jest dobry. Tylko mamy za... Za dużo tutaj.
No dobra, może taki być. Chociaż wolałbym, żeby ona była z tyłu. Tylko to chyba trzeba zrobić tak, że... Tak? Czy ja coś mogę jakoś przesuwać? A, mogę przesuwać, okej. Okay. Bo teraz, żeby ona była bardziej z tyłu. Jakie dziwne drzewo. To jeszcze dziwniejsze. O, i skrzyneczkę mamy. Wiedziałem, że coś tu będzie. O, ciężki pancerz. No dobra. O, kasa. Bardzo interesujące. Tam już nie pójdziemy dalej. Właśnie dlatego nie chciałem od razu tam na ten most iść. Chciałem najpierw tu wyeksplorować sprawy. No dobra, chyba czas jednak wejść tam do środka. Zobaczymy, co się tam kryje. Zobaczymy, co się tam kryje. A to mogę wejść do środka? Mogę wejść. Wszystkie znajdźki muszę pozbierać. Tam coś jest. Tam nie ma nic. No dobrze. Tu mogę wejść? Nie mogę wejść. Nie mogę wejść. Ale tam jest coś. Jakieś pomieszczenia są, ale nie mogę tam wejść. Dobra. O, panie, jakie tu wisielce są. Oho. Fajny most. Dojdziemy. O, panie, to zasadzka. Okej. Okay, mamy zasadzkę. Celem utrzymania jest zagubiony plebejusz, zagubieniec plebejusz, walka wręcz. 1-3 obrażenia, 15-15, punkty akcji 6. Dobra, jak my to rozwiążemy? A to wszystko takie jakieś... takie same. Zrobimy tak. Czy ty jesteś... Oni mają 15 punktów. Podpalimy gościa. Sergej na razie może nie. Sir Balin. Ukrycie i ujawnienie. Klasa Straż Przednia ma wyjątkową umiejętność. Może się ukryć i unikać ataków przeciwników, by ich zaskoczyć. O! Przejście, podejście zbyt blisko wroga cię ujawni. Oznacza to ikonę brązowego oka. Na polu podczas wyboru ścieżki. Okej. Okay. Gdy ukryta jednostka zostaje wybrana, a niektóre pola mogą zmienić kolor na fioletowy, to zasłonięte pola. Gdy na nich stoisz, przeciwnicy mogą cię wykryć tylko z odległości jednego pola. Okej. Okay. Czyli ty masz możliwość ukrycia się. Nie są widoczne dla przeciwników. Plus 50 obrażeń z zaskoczenia. Ojej, dobra. To będziemy musieli... O, i pułapki można rzucić na niedźwiedzie.
100% punktów obrażeń broni wywołuje spowolnienie. To w zasadzie... A, bo to nie możesz tak daleko tutaj. Dobra, ten dojdzie dotąd, ten dojdzie dotąd. Więc jakbyśmy tutaj podeszli... rzucili gościowi tutaj... Ile tych pułapek możemy? Tu nie możemy. Aha, przy gościu nie możemy. I ukrycie nie możemy zrobić w tym momencie. No dobrze, to zarezerwuj. Sir Mordred. A, Sir Mordred zrobimy tak. A wy poczekacie po prostu, aż oni tu podejdą. No, prawie dostał. Wow, wow, wow. O, prawie go załatwił. Trochę nam pancerze tu... No, tutaj ten nie podszedł do niego. Ominął go! Tą pułapkę, ale dziad. No dobra. Sergej. Ty masz bardzo fajną teraz tutaj możliwość. Jakbyś tu dał radę podejść, to by było jeszcze lepiej, ale... Trudno. Ty w zasadzie powinieneś tego. I tylko też tyle możesz zrobić. To lipa trochę. Lady tam za chwilę. Tu mamy jeszcze dwóch. Do widzenia. Ty możesz pewnie tego załatwić spokojnie. No i tyle w zasadzie. Lady, czy ty jesteś w stanie trafić tego gościa? No tylko tyle. Ach, najbardziej szkoda mi pancerza. O kurde, nie po pysku. No właśnie. Sprawa załatwiona. Przynajmniej kawałek sprawy załatwiony. Co my tu dalej mamy? Ojej. O matko, to będzie dużo to pewnie tutaj za zabawy. To będzie pewnie dużo zabawy, jak mamy różne miejsca oczyścić. Zastępować moim. Tu jest jakieś miejsce, no to idziemy najpierw tu. O, czyli będzie w każdym pomieszczeniu, można powiedzieć, walka. Dungeon. O kurde, o kurde. Co my tu mamy? Mamy dużo łuczników, kuszników. Niewrażliwość na krwawienie. Reanimacja. What, co?
Gdy jednostka zostanie zabita, wraca do życia po 3 turach. O panie kurcze szanowny. Ejże. Jeszcze zagubiony coś tam. Giermek. Kusznik. Mogliśmy też pewnie z tej strony podejść. Dobra, zanim oni tutaj podejdą, ja bym proponował skupić się na tych. I na tych. Bo tutaj kuszników mamy jeden, dwóch. Nie, jeden jest i drugi jest tutaj. Więc najszybciej byłoby najpierw tutaj ogarnąć tego gościa. Później tutaj zwalczyć i schować się tutaj, żeby oni musieli tutaj wejść. Osiem punktów akcji. Kto jest najszybszy? Chciałbym, nie wiem, czy ty jesteś w stanie dotrzeć tam, żeby tam tego gościa zaciukać. Razem z tobą. Reszta... Reszta musi tak być, jak jest, no bo nie mamy tu wyjścia. Dobra, jesteś w stanie tam dotrzeć? No nie za bardzo. Więc nie dotrzesz do tego okusznika. A Lady... Lady jak tutaj stanie, będzie miała... A, też nie będzie widzieć ich tam. Chciałbym mieć jakiś jeden strzał przynajmniej. Tutaj jak będę, to dostanę od tego i dostanę od tego. I to jest problem. Chyba, że tutaj, ale nie chcę się wystawiać na tamtych. Zwłaszcza, że to nie jest... To jest giermek. Ten ma jak daleko może podejść? Tu. Zrobimy tak. Ten gość... Może co najwyżej podejść tu, ale nie wiem, czy będzie w stanie jej strzelić w plecy. Zakładam, że nie. Zobaczymy. Ty możesz zrobić ukrycie. I możesz stanąć tak naprawdę. Coś było o brązowych tych. A, że tutaj wykryjemy. Dobra, możesz tu podejść. Tryb warty nie jesteś w stanie zrobić. Czy to spowoduje, że wyjdziesz z ukrycia? Też nie wiem. Warto to sprawdzić. Ten gość może równie dobrze tu stanąć. Dobra. A, atak z zaskoczenia. Czyli jednak wyszedłem z ukrycia. Dobra. No to wiem, na czym stoję. To nie ma co. Zachowaj. On ma jak nie dotrze i tak tutaj, więc zachowaj punkty akcji. A ty w zasadzie też możesz tutaj gdzieś podejść. A, nie tak chciałem, kurde. A, spryciarz, kurde. O kurcze. Czy jednak mają tutaj? Ło, panie, jaki on szybki jest. Dobra.
Czy ja przez swoją pułapkę też mogę przejść i dostać, że tak powiem, tutaj coś tam? Trzeba było to zrobić trochę tak, że... Ja bym to zrobił trochę tak. Lady. A, bo to trzeba ich dwa razy tutaj rozwalać. Kurde. To zmienia trochę postać rzeczy. Zrobimy tak. Czy ty jesteś w stanie tymi atakami załatwić o... To zużywa 3 punkty akcji, czyli 2 ciosy będziemy mieli. Obrażenia 3 do 6. Ale dobra, musisz się tutaj tym zająć, gościem. A, bo ty masz podwójny jakby atak. Dwukrotnie po 75 obrażeń od broni, okej. Dobra. Dwóch z głowy. Teraz ten będzie... O, trzeba było tego użyć. O, blok. Ty musisz iść tu. Tu będzie problem, że ona dostanie trochę od tego giermka. Niestety. No i kusznicy będą nas tutaj... Dobra, przynajmniej... O Jezu, wiedziałem. Wiedziałem. Sergej. Masz jeszcze jeden? Masz. Ach, brakło trochę. Chyba ty musisz załatwić tu sprawę jednak. Czy ty jesteś w stanie tego gościa ustrzelić z bliska? Masz 50% mniej, bo nie możesz się wycofać. Ach, brakło trochę. I oni są odporni na krwawienie niestety. A znowu dostanie strzała. O kurde. A nie, zaatakował kogoś innego. Okej.
Ty leć tu. Załatwiony. Ty w zasadzie możesz podejść tam jak najszybciej, żeby oni mieli też karę. Właśnie, a ten się ruszył jednak, a skubany. Cios w plecy, takiś sprytny. Dobra, zmiotłem go. Trochę nas poharatali, kurczę. A tu jeszcze pewnie jest kupa miejsca do... No, jeszcze przynajmniej dwa punkty do ogarnięcia. Już mamy 36 minut. Nie wiem, czy nie trzeba będzie użyć trochę tych eliksirów leczenia. Ale najpierw zobaczmy, może coś znajdziemy. A czy da się w ogóle do ekwipunku zaglądać podczas misji, czy nie bardzo? Chyba nie. No, to i trzeba było jednak wyposażyć się w większą ilość eliksirów wcześniej. No, to nie było łatwe. A tu mamy coś. Odpoczynek, odzyskanie punktów życia. Myślę, że tak. Mam nadzieję, że się ci wrogowie nie odradzają. Nie odradzają się, dobra. Tu jeszcze nie byliśmy. Kolejny eliksir, bardzo dobrze. I tu jeszcze jest jakieś jedno miejsce. A, kolejna skrzyneczka, dodatek jakiś. Okej. Okay. I to chyba by było wszystko. No to co? To dwa następne miejsca, ale to chyba już w następnym odcinku. Trzeba będzie poogarniać. Tak, mamy jeszcze dwa miejsca przynajmniej. Tu są pokazane. I tam jest jeszcze jakieś miejsce. A też nie jest pokazane. Może coś tam jest, może czegoś nie ma. Nie będziemy teraz zaczynać już nowej misji, nowego tego. Widzimy się w następnym odcinku, a na razie dziękuję wam za obejrzenie tego. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.